15 października wspominamy świętą Magdalenę z Nagasaki, męczennicę. Magdalena urodziła się w roku 1611 w Nisizaka, niedaleko Nagasaki w Japonii. Była córką szlachetnych i żarliwych chrześcijan. Starożytne rękopisy mówią, że była młodą kobietą, delikatną i piękną. Jej rodzice i bracia zostali skazani na śmierć za wiarę katolicką i umęczeni, gdy była jeszcze bardzo młoda. W roku 1624 poznała dwóch Augustianów, Franciszka od Jezusa i Wincentego od świętego Antoniego, którzy również zostali męczennikami i błogosławionymi Kościoła katolickiego. Pociągnięta głęboką duchowością dwóch misjonarzy, Magdalena postanowiła poświęcić się Bogu jako Augustianka trzeciego zakonu. Od tego czasu jej życie stało się głęboko religijne, jej jedynymi zajęciami były modlitwa, czytanie ksiąg świętych i apostolat. Później stała się również dominikańską tercjarką. Czasy były bardzo trudne, a prześladowania chrześcijan stawały się coraz bardziej systematyczne i okrutne. Magdalena zaszczepiała chrześcijanom odwagę, uczyła dzieci katechizmu, prosiła portugalskich kupców o jałmużnę dla biednych. W roku 1629 szukała schronienia w górach Nagasaki, dzieląc cierpienia i niepokoje z prześladowanymi współobywatelami, zachęcając ich do pozostawania silnymi w wierze, przywracając właściwą drogę tym, którzy pokonani torturami odstąpili od wierności Chrystusowi, odwiedzając chorych, chrzcząc dzieci, przynosząc pocieszające słowa i gesty wszystkim. W obliczu apostazji kilku chrześcijan przerażonych torturami, którym zostali poddani, Magdalena pospieszyła im z duchowym wsparciem, aby umocnić ich do mężnego znoszenia tortur i przygotować ich na zjednoczenie z Chrystusem w wieczności. Ubrana w tercjarski strój, we wrześniu 1634 roku stanęła przed sędzią, przynosząc ze sobą tylko mały pakiet pełen świętych ksiąg, aby modlić się i medytować w więzieniu. Nawet obietnice korzystnego małżeństwa i tortury nie były w stanie zgiąć jej stanowczej woli. Na początku października została poddana udręce szubienicy i dołu. Zawieszona na stopach, z głową i klatką piersiową zanurzoną w leżącym poniżej dole, pokrytym deskami, aby utrudnić oddychanie. Dzielna młoda kobieta opierała się męce przez 13 dni, wzywając imiona Jezusa i Maryi podczas tortur i śpiewając hymny Panu. Ostatniej nocy ulewa zalała dół, a Magdalena została utopiona. Było to 15 października 1634 roku. Tyrani spalili jej ciało i rozsypali popioły w morzu, aby uniknąć kultu chrześcijan. W procesie beatyfikacyjnym Magdalena została dołączona do grupy 16 dominikańskich męczenników różnych narodowości, wszystkich zabitych na ziemi japońskiej. Grupa ta została beatyfikowana przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 18 lutego 1981 roku w Banili na Filipinach, a kanonizowana w Rzymie przez tego samego papieża w dniu 18 października 1987 roku. Podczas gdy wspólne święto tej grupy męczenników jest ustalone w kalendarzu liturgicznym na 28 września, jednak upamiętnienie świętej Magdaleny z Nagasaki ma miejsce w Martyrologium Romanum dzisiaj w rocznicę jej męczeństwa. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojej męczennicy Magdaleny z Nagasaki, której dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.